Państwa, w chwili, kiedy mówię te słowa do kamery, wprawdzie komunikat o stanie zdrowia papieża jest bardzo niepokojący, wynika z niego, że papież jest umierający, no ale wynika z niego również, że jeszcze żyje. Natomiast no, nadzieja jest raczej niewielka i już wszystko wskazuje na to, że pontyfikat Jana Pawła II, który rozpoczął się w październiku 1978 roku, w kwietniu, w początkach kwietnia roku 2005 dobiega końca. To oznacza, że nastąpią jakieś zmiany w Kościele, to znaczy nastąpi wybór nowego papieża i będzie dużo od tego zależało, kto nim zostanie. W Kościele, jak Państwo z pewnością wiecie, bo to przecież sygnały takie pojawiały się już nie tylko u schyłku pontyfikatu Jana Pawła II, ale i wcześniej, są pewne różnice poglądów na różne tematy.